A ile, ile się dawało w łapy za uniknięcie? To różnie, zależy od obwodu, ale z tego co słyszałem, to tak, żeby odroczyć to 2000 dolarów, 8 tysięcy dolarów to już można było kupić, wiesz, żeby już móc wyjechać na przykład nawet za granicę, że już trwała niezdolność do służby wojskowej. Ale wiem, że w największych miastach to sięgało powyżej 10 tysięcy, więc to bogaci ludzie to kupowali. Jakby mówię, wiesz, w perspektywie ukraińskiej to społeczeństwo jednak pewnie jest biedniejsze niż polskie. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SCROK, a ze mną z Wami Mateusz Lachowski. Mateusz, na chwilę, jak zwykle, wpadł do Polski z Ukrainy i na Ukrainę, do Ukrainy zaraz wracasz. Powiedziałem Ci przed wejściem tutaj na antenę, doprowadzając się do furii, białej gorączki, chęci mordu. Tak, jeszcze zacytowałem. Zacytowałem, tak, zacytowałem opinię, którą słyszałem z kilku źródeł medialnych w Polsce, że Ukraina przestała się w Polsce klikać, że Ukraina się nie klika, czyli wojna w Ukrainie przestała interesować Polaków i że de facto mamy jesień, no że w zasadzie to od początku roku, a przynajmniej od wiosny, oczywiście, jeżeli się zdarzy atak na most Krymski, wysadzenie Tamy, coś wielkiego, to tak, to wtedy, ale to na zasadzie równie dobrze mogą być to wybory we Francji, w Hiszpanii. Polacy stracili zainteresowanie wojną w Ukrainie tak, słyszałem z kilku źródeł, Ty się nie zgadzasz. Czy ja się nie zgadzam? Czy tak? W ogóle zacznijmy od tego, że czy wojna się może klikać. No, jakby... Okej, okay, to jest brzydki skrót, myślowy. Nie, rozumiem. Nie, jakby Marcin, spokojnie, jakby. Ja rozumiem, o co Ci chodzi. Dobra. Po prostu za każdym razem, jak to słyszałem, bo to nie jest te temat, który wyszedł pół roku temu, czy teraz. To, to wyszło już pół roku temu, już rok temu się o tym mówiło. Ona się nie klika, tak jak się klikała półtora roku temu, jak się zaczęła wojna, gdzie wtedy wszyscy się dzieli i tylko się tym interesowali. To było tak, że jak ja byłem w Kijowie, to dostawałem zwykłe wiadomości od ludzi, którzy pytali, jak to jest, co jest, czy oni przyjdą do Polski i tak dalej. No wtedy to był hit, wtedy to był najważniejszy temat. Teraz oczywiście jest inaczej, bo ludziom to się obeszło w pewien sposób, bo ciągle się to dzieje. Ale ja uważam i teraz jakby. Pomijając kwestię tego, czy powinniśmy tak mówić, że się klika, czy nie klika, czy to też nie jest misja mediów, żeby pokazywać to, że obok naszego kraju toczy się wojna i że pewne odczucia społeczne na temat tej wojny też są właśnie takie, jakie są, dlatego, że nie pokazujemy tego w taki sposób, jak powinniśmy to pokazywać. Bo moim zdaniem to nie jest kwestia tego, Ee, że wojna przestała interesować Polaków, to chodzi o to, że my tę wojnę pokazujemy w mediach w taki sposób, że ona już ich przestaje rzeczywiście interesować. No bo ile można patrzeć na dziennikarzy, którzy stoją przed tablicą i pokazują, tu się przesunęło o dwa kilometry. Nie, trzeba pojechać tam bliżej i pokazać, jak to wygląda. Wtedy to ludzi bardzo interesuje i na tym polega problem, że od początku w polskich mediach, od początku tej wojny, ona w części polskich mediów była właśnie w taki sposób relacjonowana. Screen, na którym lecą najważniejsze informacje, gdzie jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to nie wie, nie zna polityków ukraińskich. Ludzie chcą konkretu, oni chcą zobaczyć, że ta wojna dalej trwa, bo trwa. Tylko jeżeli tam się nie wysyła prawie dziennikarzy, wysyła się pojedyncze osoby, no to przepraszam bardzo, no to oczywiście, że wojna nie będzie interesowała yy, ludzi. Powiedzmy też brzydko, tak wprost, jakby po, patrząc na to, co się dzieje na YouTube, to jest bzdura, że wojna się nie klika. Jeżeli ja zakładam kanał równolegle ze swoją pracą, i od dwóch miesięcy on działa, i nagle ja mam 100 tysięcy subskrybentów prawie, tam 90 w tej chwili, ee, coś, i każdy film, który tam rzucam, to jest przynajmniej 100 tysięcy klików, a niektóre mają po 200, 250, no to znaczy, a jestem jakby startuje od zera na tym kanale mm. praktycznie. Tam gdzieś dodałem jakiś reportaż, wcześniej wrzucałem jakieś rzeczy, które nie chciałem, żeby zaginęły w odmętach telewizji, no bo w telewizji to leci i wiadomo, już nikt do tego nie wraca. Ale wiesz, 100-200 tysięcy, gratulacje. Eee, Stanowski robi, wiesz, o aktorze. Ale Zychowicz gratulacje. robi 2 miliony. 2 miliony. To, prawda. to no prawda. Bo ja mówię od zera i do tego chciałem dojść, ale pan Piotrka Zychowicza, który od dwóch, od dwóch lat głównie o tym mówi, i każdy jego film to jest pół miliona czy 400 tysięcy, a niektóre mają po parę milionów. Stanowski daje jeden film, który montował, przygotowywał dwa miesiące, a Piotrek wrzuca w międzyczasie co trzy dni filmy i każdy to cały klika. No to na czym to polega? Wojna się nie klika? Nie, po prostu ktoś to umie zrobić. Ktoś po prostu zaprasza ekspertów. Ktoś to pokazuje konkretnie. A jeżeli gramy w bieda media i gramy w to, żeby jak najtaniej, tylko pójście to, to może jako adwokat diabła? To Powiem tak, wiesz, w Polsce jest coś takiego, że są różne szacunki, ale zapoznałem się z taką opinią, że polityką w Polsce tak naprawdę interesuje się milion ludzi. Tak, miliona. bardzo mało. Zmieszam do tego, że reszta interesuje się jak jest afera albo w trybie wyborczym. Tak. Mamy teraz kampanię wyborczą, to teraz pewnie ileś tam milionów Oczywiście. ludzi się... I być może tak samo jest z wojną w Ukrainie, to znaczy, że jest te kilkaset tysięcy ludzi, którzy... Obejrzą każdy film Zychowicza, wejdą do ciebie oby, oby kilkaset tysięcy. Natomiast w skali 38-milionowego, czy nie wiem ilu narodu, bo to się buja, to, to, to jednak jest margines. I w tym sensie, że musiałoby się coś stać albo dobrego, czyli sukces ukraiński, albo odpukać złego, żeby. Uśmiecha się, proszę, mów. Uśmiecham się, no bo sam wymieniłeś, to się dzieje. Ty Powiedziałeś o ataku na Most Krymski. W międzyczasie było wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. W międzyczasie była śmierć Prygorzyna. Potem pogrzeb Prygorzyna. Yy, w międzyczasie był marsz Prygorzyna na Moskwę. Wymieniam ostatnie trzy miesiące. I cały czas wtedy Coś. piki w górę. Tylko znów media, które nie są na to przygotowane, bo wojna się nie klika, nie mają tam ludzi na miejscu. Nie A pokazują to... tego w odpowiedni sposób i ludzie tego szukają na YouTubie. Wiesz. Dobra, to chciałem o tych ludziach na miejscu. To teraz, jakbyś miał porównać. Yy, yy, znaczy tak, yy, Polacy, Niemcy, Rumunii, no bo myślę, jakoś tam w krajach hmm? zbliżonych z krajów bałtyckich, Czesi, Anglosasi, to... Anglosasi to w ogóle nie ma o czym mówić. No Anglos właśnie. Jest... Tłumy dziennikarzy, dalej anglosaskich są z, w Ukrainie. Tłumy. Jakiegoś tłumy, tłumy. W sensie ja pokażę ci, co. znaczy nie będę teraz wyciągał. Chodzi o to, że jak ja wyrabiałem. Akredytację rok temu dziennikarską to było, proszę Państwa, w lutym, w marcu. Ją otrzymałem na początku marca, chyba 1 marca. I to była akredytacja, która była, wydaje mi się, że tam numer był wyrabiany od, y od czasów Donbasu. Więc ja tam byłem osobą, ta numer akredytacji to był 1500, któryś. Kiedy teraz musiałem po roku wyrobić nową akredytację, to był numer 200, 015. Czy to ci coś daje do, tak, do, 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 do wyczucia? Tej, kto tam jest naj, naj, najbardziej? Amerykanie i Brytyjczycy zdecydowanie. Z wjeżdża wszędzie, z się potrafi dogadać. To są w ogóle skala możliwości tej telewizji, to jest szapoba. Jak ja byłem rok temu w czerwcu, w lisiczańsku, to błagałem w sensie, no próbowałem zrobić cokolwiek, żeby się tam dostać, jakoś z żołnierzami. Powiedziano mi, że już nie ma możliwości, że zaraz Siczańsk spadnie. Z K News wjechało następnego dnia w transporterach opancerzonych. Reporterka wjechała, nagrała genialny reportaż, wyjechała króciutki, ale te relacje naprawdę się oglądało. Oczywiście ryzykowała, no ale też chodzi o to, że żołnierzami się dogadała. Było jakieś przełożenie, ktoś z góry też pomagał w tym. No i, i dwa dni później padli Siczańsk, czy trzy, ale chodzi o to, że to się działo i to ludzie oglądają, no bo widzą, że to jest serio, wiesz, na miejscu. I na tym to polega. I mamy tych Amerykanów bardzo dużo. Amerykanów, Brytyjczyków, to na pewno są Niemcy. Przecież cały czas po, powstają artykuły na ten temat, często też bardziej. Nie, na, nie ja wiem. Tylko mi chodzi z twojej perspektywy, tam, tam siedzącego na miejscu, ilu widzisz i skąd Spotykam Niemców, Włochów, yy, yy, spotykam Al Jazeera, yy, spotykam Brytyjczyków, Amerykanów najwięcej. A Europa Wschodnia? Europa Wschodnia, Czecha, Słowaka, na tej zasadzie, nie? Ale mniej. No tylko to jest właśnie to pytanie. Nie? Niemców spotykam wie, jakby wielu. Nie? Tutaj to jest, to jest kwestia też redakcji. Tu nie chodzi tylko o telewizję, ale też Niemcy mają potężne, wiesz, no, te tytuły prasowe i one dalej tam są. Się trzymają. I One się dalej trzymają i one to robią. U nas to jest kwestia, moim zdaniem, pieniędzy. Yy, o, na tym to polega, ale to też by się dało obejść. No, nie będę w to wchodził. Ja w tej chwili nie chcę już krytykować polskich mediów jako takich, bo po prostu robimy to, na co, co możemy. Natomiast. Widzę po, po tym, że ludzie przenoszą się na YouTube'a, na inne platformy, rezygnują z tradycyjnych mediów, to jest, sam to przeżyłeś, to jest cała droga, żeby zbudować tego widza. To jest inny widz niż w telewizji. Ja dlatego mówię o tym kanale, no bo ja się nie spodziewałem, że to tak będzie się klikało. Ja myślałem, że to będzie oglądać 40 tysięcy ludzi, wiesz, taka właśnie za, za grono, ale to nie jest tak i to rośnie cały czas. Chciałem jako leitmotiv naszej rozmowy uczynić zmęczenie w takich mhm. kontekstach. Tak, to teraz idźmy do tego zmęczenia. Zaczniemy od zmęczenia. To wybierz, od czego zaczynasz? Cywile, żołnierze, ty. Od żołnierzy zacznę. Żołnierze. Bo żołnierze mają być czym zmęczeni. Eee, żołnierze są zmęczeni tym, że mówimy o tym, że wojna się przejadła, oni ciągle siedzą w okopach i giną. Żołnierze są zmęczeni z historiami o korupcji w, w wiesz, w, na terenie kraju, kiedy oni są na froncie. Poleciał Kto, minister obrony w sumie. Tak, nareszcie. nareszcie. To jest bardzo dobra informacja. Widzisz, i to jest znów ten temat znów. No to rozwin to nareszcie. Zaraz ci właśnie hmm. powiem, tylko powiem coś, za co mam takie poczucie, że że no po prostu, no też niektórzy politycy ukraińscy mnie nie lubią już, no bo mówię prawdę, eee, nie tylko ja, ale po prostu no pewne rzeczy trzeba mówić. Szanuję dziennikarzy ukraińskich, zwłaszcza z ukraińskiej prawdy, którzy pewne rzeczy mówią i to między innymi oni publikowali informacje na temat Reznikowa i tak, sam pan minister jest uroczą osobą. Byłem na dwóch konferencjach, między innymi jak raz przyjechał polski minister obrony, ale też później na drugiej, tak po prostu, jest osobą, która... Potrafi powiedzieć parę słów po polsku, dobrze mówi po angielsku. Właściwie w każdym języku coś się nauczy, coś powie. Takim, może nie showmanem, bo tak to jest słowo, ale tak. To jest taki człowiek, którego jak go spotykasz, to go polubisz. Problem polega na tym, że niestety jego podwładni byli osobami, którzy, no, było kilka afer i to dużych afer. To były afery miliardowe, jak w przypadku ostatniej z, z tematem odzieży, gdzie w skrócie, no, ostatnia afera, proszę Państwa, polegała na tym, że e, zamówiono za ponad miliard dolarów, e, grubo, już nie pamiętam ile dokładnie, ale żeby mieć poczucie tej skali, odzież w Turcji, ona miała być zimowa, okazało się, że jest letnia. Dla żołnierzy. No, no, tak, naprawdę. dla żołnierzy, to oczywiście jest odzież dla żołnierzy. Wcześniej była afera żywnościowa, gdzie się okazało, że za hurtem kupowane jajka dla armii e, płaci się tam dwa czy trzy razy więcej niż za jedno jajo, jak się idzie do sklepu, supermarketu. No, w detalicznej cenie. Coś jest nie tak. Ktoś przytula pieniądze. Wcześniej jeszcze była afera z wiceministrem, który z kolei, u którego w trakcie śledztwa okazało się, że mała, brał łapówki, znaleziono w materacu sporą kwotę zachodnich, yy, zachodniej waluty. No, więc lecieli ci wiceministrowie. Jego nie, było, nie można było z tym powiązać. No, ale był ten zarzut, że on nie kontroluje tego ministerstwa. Z drugiej strony miał doskonałe kontakty z Zachodem. Więc trzymano go Dopóki było to potrzebne, dopóki się dało, no bo on po prostu jest osobą ujmującą tak. i łatwo mu się dogadać. I na przykład teraz prawdopodobnie będzie ambasadorem Wielkiej Brytanii, dlatego, że miał świetne kontakty w Wielkiej Brytanii pom załatwiał pomoc, a ta pomoc była kluczowa. Natomiast jak tylko była taka możliwość, kolejna afera się pojawiła, to już powiedział, A dość. żołnierze siedzieli w okopach tak. i słyszeli te wszystkie historie. Tak. I się bardzo cieszą z powodu tej dymisji. Zwykli żołnierze, z którymi rozmawiałem. Ale wcześniej się bardzo wkurzali. Wkurzali. No tak, jeżeli tu, tu możemy, to super. Możemy, możemy. No to mama nie będzie szczęśliwa, ale no wkurwiali się. Bardzo wkurwiali. żartowałeś zartowałeś sobie z szewskiej pasji i tego, no to oni dostawali prawdziwej szewskiej pasji. Bo wyobraź sobie, że siedzisz 35 stopni ciepła, bo w Dąbasie jest mhm. bardzo ciepło, no niech będzie 30 stopni, gorąc, piach. Po prostu nie możesz wyjść z okopu przez trzy dni, bo cały czas jest ostrzał, więc siedzisz skulony. Wyjście do toalety, w sensie wysikanie się i zrobienie, załatwienie potrzeby dwójkowej jest po prostu ryzykowne i robisz to w kamizelce kulodpornej, co też nie polecam nikomu. I wiesz, no i, i słyszysz o tym, że ktoś bierze łapówy, nie? Ktoś, kto powinien dbać o ciebie, no... Nie tego. nie A, jak, a jak, teraz, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o rotacyjność na, na, na froncie? Znaczy, jakie są te, znaczy, teoria i praktyka? W sensie, jakie są zasady, a jak to wygląda w praktyce? Ile oni siedzą longiem? Y... Praktyka dogoniła na szczęście teorię. Jeszcze rok temu był bardzo duży problem i Ukraińcy stosowali te same metody co Rosjanie. Teraz sobie możemy to powiedzieć. Już wtedy, ja o tym pisałem, narzekali na to ludzie i żołnierze o tym mówili. Że były takie momenty, że żołnierze, były takie miejsca, gdzie żołnierze siedzieli dwa tygodnie, wiesz, w jednej tej, nie, na jednej, no jednej pozycji, właściwie nie schodzili z frontu, a jak schodzili to dwa kilometry dalej, gdzie właściwie cały czas też można było zginąć boszczał. No, powiedzmy przykład Soledaru. Siedzieli w Soledarze dwa miesiące. Nie? I jasne, że nie siedzieli na tych złych, na głównych pozycjach, bo byli rotowani co trzy dni i tutaj już było dobrze. Natomiast i wycofanie się, no, masz PTSD. Wycofują cię półtora kilometra dalej do jakiejś piwnicy z tej najgorszej pozycji i siedzisz tam kolejny tydzień. Jakby wyobraź sobie, że masz PTSD i codziennie twój dzień, bo byłem, widziałem, zaczyna się od tego, że budzi cię ostrzał, nie możesz wyjść z piwnicy, bo jest ostrzał, cały czas coś spada wokół ciebie. No, to nie jest możliwość odpoczynku. Ukraińcy zmienili trochę system. I to też nie jest jakaś tajemnica, więc możemy to sobie powiedzieć, że teraz już nie jest tak, że brygady trzymają w jednym miejscu cały czas, tylko właśnie dbając o żołnierzy wysyłają batalion z brygady. Brygada się składa z kilku batalionów. No i ta brygada jest rotowana na przykład po dwóch miesiącach, czy ten batalion jest sortowany po dwóch tygodniach, no wchodzi drugi batalion. I tak cała brygada. Dotowany? No bardziej do tyłu. Jakby... Już, bardziej, znaczy 10 km. No powiedzmy 10 km. A nie, nie że do domu a Nie, nie, nie że, no, gdzie? no Nie, no to jest wojna. No właśnie na ja tym wiem, to, ale właśnie pytam. Jakby, przepraszam, jakby, tak. jakby to nie jest reakcja do tego, na co pytasz, tylko do, gdzie, no gdzie, na takiej zasadzie, że no nie mogą sobie na to Ukraińcy pozwolić, no gdyby się cokolwiek wydarzyło, no to trzeba wtedy mm, no... Po prostu urzucić ten batalion, żeby zablokować. A, a propos tego, czytałem teraz, że jest problem z oddziałami i y, żołnierzami szkolonymi na zachodzie jest. ukraińskimi. Jest. Znaczy, że wszyscy mają dobre intencje, y, tylko że zachodniacy, powiedzmy, szkolą ich jakby te trochę abstrakcyjnych warunków, a potem mhm. oni lądują w warunkach tak. frontowych i to się, i, krótko mówiąc, i śmiertelność y, jest wyższa. Dokładnie. Co, 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 co się z tym dzieje? Jeszcze ci tylko dopowiem do tego, o czym rozmawialiśmy. Jakby mówię, no gdzie, bo chodzi o to, że żołnierz ma tam dwa, trzy tygodnie wolnego w roku. Więc on do domu to sobie może pojechać na te trzy tygodnie. Chyba że, oficjalnie w papierze, chyba że mu dostań, da to wolne dodatkowo dowódca kompanii, roty u nich. Albo batalionom, to wtedy może na kilka, takich dodatkowych dni sobie pojechać. Czasami nawet na dłużej, nawet może do Polski wtedy przyjechać, jeżeli by pewni zaświadczenie by jechać za granicę. Teraz się okazuje. Jadąc do ciebie rozmawiałem przez telefon ze swoim przyjacielem. Mm, moim byłym operatorem, który jest teraz na bombasie cały czas. Powiadam o nim, bo to też zwykli ludzie. Tak Ale tak, nasz znaczy no. jest jako żołnierz, nie jako A, operator. Mhm. Nie, nie, jest jako operator drona teraz od ponad roku i w sensie, nie od ponad roku. Rok temu to jeszcze ze mną jeździł w Polsacie jako mój operator, ale zaraz potem został zmobilizowany i już, już, już od stycznia jest na Donbasie stale, tylko w różnych miejscach. Był pod Avdivką, był w Marince, teraz jest trochę gdzie indziej, nie chcę mówić gdzie, tam gdzie jest też gorąco dosyć. tak. No i najpierw był zwykłym piechurem, a teraz jest operatorem drona. No i wracają do tych szkolonych na zachodzie, którzy wracają i... On był w Norwegii i bardzo sobie chwalił Norwegię ale był tylko na takim miesiącu i to było takie szkolenie dla podoficera, bo on awansował, żeby po prostu przygotować go do dowodzenia ludźmi. I to super, to bardzo chwalił. Natomiast są szkolenia, które bardzo nie chwalą żołnierzy i tu chodziło właśnie ta Wielka Brytania, która świetnie podobno szkoli normalnie żołnierzy. Tylko na to trzeba mieć czas. To nie może być tak, że oni na trzy, tygodnie, na trzy miesiące zostają wysłani i tam dopiero łapią teorię jakąś. Właściwie te zajęcia podobno były głównie teoretyczne. Słabe były też w Niemczech te szkolenia. No w kilku miejscach były słabe. No te dwa kraje najbardziej gdzieś tam o nich było najgłośniej, że te szkolenia okazały się nieprzydatne. A lepsze były w Skandynawii. O tym też się mówiło. No bo on z tego, co opowiadał, to w Skandynawii to nie było tak, że oni siedzieli w koszarach i ktoś im coś tłumaczył. Tylko oni przez miesiąc o tam schód ileś kilo, bo przez miesiąc biegali po prostu po. A o Polsce coś wiadomo? Dobrze. Chwalą. To też jest tajemnicą Poliszynela fakt, że. Polacy od zawsze wspierali Ukrainę jeśli chodzi o szkolenie. Od 2016 roku, od momentu kiedy ta armia zaczęła być reformowana, polscy żołnierze położyli bardzo duże duże zasługi dlatego żeby szkolić Ukraińców. Ja znam żołnierzy ukraińskich, którzy się świetnie wypowiadają o armii polskiej w kategorii też tego, i to, to jest proszę Państwa w ogóle apolityczna sprawa. To jest kwestia relacji ze zwykłymi żołnierzami. Jeżeli ja spotykam pułkownika, który będąc kapitanem służył w Iraku z polskimi oficerami i mówi, że się kupę od nich nauczył, znaczy, że no po prostu jakby, że po prostu on miał dobre relacje z polskimi żołnierzami, że te relacje były dobre. Jest też bliskość kulturowa, co by niektórzy ludzie nie mówili. Łatwiej im się dogadać, zrozumieć. I to też na pewno pomaga, ale raczej nie słyszałem złych opinii o szkoleniu w Polsce, raczej dobre. Zbyt, ogólnie to jest też temat polskiej armii, mi się wydaje. Też możemy sobie już pewne rzeczy powiedzieć, no, zwłaszcza, że idą wybory, że proszę państwa, tam, gdzie jest, jakby pyta, pyta się oficerów, żołnierzy, tam, gdzie nie ma polityki, tylko jest jakby są decyzje wojskowe, tam jest dobrze. Tam, gdzie włazi polityka, tam jest tragedia. I to jest problem też polskiej armii. To, 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 do tego możemy wrócić, bo też jednak się tym siłą rzeczy zacząłem zajmować od kilku miesięcy i czasami to robię oczy, jak słucham niektórych historii. To, to rozwin te, te myśli o wojsku i polityce, co, co chciałeś dopowiedzieć? Wojsko jest w Polsce w tej chwili używane. Powiem ci tak, jakby. Mm, ja jestem to jako osoba prywatna, więc sobie mogę na pewne rzeczy pozwolić. Jakby Wiadomo, że w mediach trzeba na wszystko mieć jakby papier i jakby gdybym pisał reportaż, to bym tak tego nie powiedział, ale nie podaję konkretnych przykładów, tylko mówię ogólnie, bo tych przykładów jest wiele i wiele słyszałem od żołnierzy. Wojsko ma problem z tym, że wojsko jest wykorzystywane do celów politycznych. To jest o naszym wojsku? O naszym wojsku, oczywiście. Ukraińskie również, ale w Ukrainie nie ma czegoś takiego jak polityka oddzielnie od wojska. Tam jest wojna i ta wojna jest polityką. A tutaj jest problem taki, że no jakby zakupy na przykład są robione pod względem politycznym. Nie patrzy się na to, co jest potrzebne armii, tylko patrzy się na to, co się fajnie sprzeda, choćby w kampanii wyborczej. Choć, mówię tutaj o śmigłowcach. To nie jest tak, że apacze są złymi śmigłowcami. One są super śmigłowcami, najlepszymi na świecie, najdroższymi, na tyle dobrymi, że nie, ale też na tyle drogimi, że niektóre kraje, bogatsze dużo od nas, ich nie kupują, bo uważają, że są niepotrzebne, bo są zbyt drogie, lepiej zainwestować coś innego. Ale Polska będzie kupowała Apache tylko po to, żeby potem zrobić konferencję prasową z panem ministrem z przodu, żeby mógł powiedzieć, kupiliśmy apaczy za miliardy, jesteśmy potęgą wojskową. No nie jesteśmy, bo jedna, jedna, jeden zakup nie sprawia, że kraj się nagle staje potęgą wojskową. To jest Powinna być reforma armii, ale nie jakaś, po prostu chodzi o to, że to jest kwestia pracy, dużej pracy tego, żeby ludzie chcieli wstępować do armii, żeby rzeczywiście móc rozbudować te kolejne dywizje, o których się mówi, żeby to nie wyglądało, żeby to nie było na papierze. Na tym to polega, bo armia ukraińska w 2014 też była super jakby silniejsza na papierze, a potem Rosjanie wchodzili i zajmowali Krym. W Polsce oczywiście nie byłoby takiej sytuacji, natomiast my byśmy się też nie byli w stanie obronić tak jak Ukraińcy się bronili 24 lutego 2020 roku. Dlaczego? Bo nie mamy obrony przeciwlotniczej. Ale nikt drugiego. O tym, 22, tak. Ale nikt ci o tym nie, nie powie, że nie mamy obrony przeciwlotniczej. Że nasza obrona przeciwlotnicza to jest śmiech na sali, że to są wyrzutnie, które są w stanie tylko i. że to są wyrzutnie z lat 60. I że Ukraina miała nowocześniejsze systemy o wiele od nas. Bo zakupy obrony przeciwlotniczej ostatnie, jakie my robiliśmy. My zaraz będziemy mieli dobrą obronę przeciwprzewodniczą, ale to będzie za 2-3 lata. Natomiast za 2-3 lata, ale do tego czasu my jej nie mamy. Mamy jakby baterię Patriot od, od kogoś, które postawimy, ale nie mamy. Systemu średniego zasięgu, takiego jak S300, bo go nie kupiliśmy w latach 80., bo nas nie było stać, bo za Jaruzela, to to, to lepiej pamiętasz, była bieda i półki były puste, i nas nie było stać, żeby kupić ten system. A Ukraina wtedy była w Związku Sowieckim, więc rozstawiano tam te systemy. Jak się związek rozpadł, to nie mieli te systemy. I kiedy leciały na nich te rakiety, wykorzystywali te systemy. Wiem, że dużo, ale pytanie, więcej, mniej. Konstans, leje ci się takiego gówna na łeb, że banderowska bez, bez, szmata... Bez, ten, zmian, bez zmian. Bez zmian. Tak, Konstans. Tak, Konstans. Tak, Czyli na chuj. Tak, tak, tak. tak. Słuchaj, to wracając do zmęczenia. Ym, a jeśli... Wiesz co, bo jak to wygląda z twojej perspektywy? Yy, bo to jest tak, że upraszczając trochę, no ale Rosjanie wysyłają na front najgorszy sort, tak? Yy, w Ptaki, mięso, armatnie, tak. nikt, się, nikt się nimi zdecydowanie nie przejmuje. W, w Ukrainie sytuacja wygląda zupełnie <grych> inaczej. Kojarzy mi się to z Powstaniem Zwoła Warszawskim, odwrotnie. kiedy po prostu kwiat narodu, tak. yy, jego elity i, i nadzieja na przyszłość idą yy, czy z własnej woli, czy nie do końca z własnej woli, ale idą i, i giną. I, tak. I jak to wygląda, jak Ty na to patrzysz, kiedy to obserwujesz od z jednej strony do dziewięciu lat, ale na, na, na ostro. W tej wersji od blisko dwóch lat. E, wiesz co, no to jest na pewno trudne. Jakby, ja też jestem na takim etapie teraz, że ta kontrofensywa trzeba przynosić jakieś efekty. Dlatego też nastrój jest też lepszy wśród żołnierzy, jeśli o rzeczy ja no, to patrzę z większym optymizmem. Gdybyśmy rozmawiali półtora miesiąca temu albo miesiąc temu, to bym ci pewnie powiedział, że to nie wygląda kolorowo. Ale nie wygląda kolorowo przez to, że właśnie, że były te tematy korupcyjne, ale coś się z tym robi. Więc mam taką nadzieję, bo tam jednak się da zdymisjonować ministra. Rozumiesz, jak jest afera polityczna, to niby korupcja, niby wojna, niby trzeci świat, niby poza Unią Europejską, powtarzam wszystko to, co się mówi o Ukrainie w Polsce, a jednak tam się ministra dymisjonuje, jak jest afera. A u nas się strzela granatnikiem w komisariacie i się nie dymisjonuje. I się da. Była ukraińska prowokacja. Wiecie? A wiem, wiem, wiem. Zamach, tak, zamach. Ukraińska czy rosyjska? Bo już nie wiem, bo chyba rosyjska. Ja już się, już się chyba wiemy. rosyjska rękami Ukraińców, którzy toczą wojnę z Rosją. Ale wiesz, ale jak jakiś chłopaczek w Krakowie tam kilku wulgaryzmów użył, to... to od razu. To go szukali, wiesz, tak, ale z granatnika tam. Tak. Nie, no właśnie ostatnio oglądał pan, pan generał, serdecznie pozdrawiam. Był na targach w Kielcach, widziałem, że oglądał kolejne granatniki. Czekałem, aż coś ciekawego się wydarzy. Bez głupich żartów. Chodzi po prostu... Nie ale mapie świata zaznaczone kraje w którym komendant główny policji rozwalił komendę granatnikiem taka Polska zaznaczona na czerwono. Dobra, nie wracając do spraw poważnych. Jest pewnego rodzaju zmęczenie w społeczeństwie ukraińskim i to czuję. Ale jest też, są też te pozytywne aspekty, że widać, że właśnie jakieś zmiany, jeżeli coś się dzieje złego, to jednak Ukraińcy przynajmniej medialnie starają się przeprowadzać. Tak, żeby ci żołnierze, którzy siedzą w tych okopach, którzy są właśnie tym, no częściowo jakimś kwiatem narodu można powiedzieć, takimi... Bo to nie chodzi tylko o to, że oni są za, zaangażowani patriotycznie, a to są często właśnie tacy ludzie jak ten mój przyjaciel, że oni mieli jakieś życie, jakąś pracę, wiesz, i nagle ta armia się rozrosła z tych 200 tysięcy do 800, a na froncie powiedzmy 600, która, które cały czas walczą, i ta armia siłą rzeczy właśnie dlatego jakby jest pełna takich ludzi, którzy mieli zwykłe życie. I byli ciekawymi ludźmi, interesującymi, inteligentnymi ludźmi, z którymi można porozmawiać. Wiadomo, teraz ta mobilizacja jest ze wszystkich części społeczeństwa. I zdarzają się też przez to, że dużo ludzi uciekło i próbowało uciekać, bo już się skończył ten moment i też czas jest, szczerze powiedzieć, wprost, bo gadamy mówmy prawdę, e, bo to to jest też jeszcze temat. Dlaczego się wojna nie klika? No jak dajemy... Tylko i wyłącznie przekaz jakby pozytywny, no to się nie będzie klikać. Musimy też powiedzieć. Po prostu prawda się sprzedaje. Chciałem o to zapytać, bo chciałem zapytać o opowieści o tym, że się wyłapuje chłopaków na przystankach w Lwowie. E, czy, prawda, nieprawda, że no, w stanie wyobrazić. chcą Ukraińcy prawda. szukać na przykład uciekających w Polsce. Już zabierają, już, pieprz, no właśnie, już więc pojechali. Pytam się o ten też aspekt. Tak. No i tak będzie. No bo posłuchaj, no do końca roku Rosjanie zmobilizują 400 tysięcy ludzi. No i teraz co? znowu i będą dalej mobilizować. No a wojna trwa. No i teraz co? No wojna się nie skończyła. To, że, my, to, że się będzie To jest klika... jakby moje kolejne pytanie, czy to po prostu nie skończy się tak tragicznie, że Rosjanie mogą poświęcić setki tysięcy, miliony zabitych i im to nie robi różnicy, a Ukraina ma tyle mieszkańców, ile ma. Już jest depopulacja... Osób. Tak, ale Ukraińcy na to tak nie patrzą. Ukraińcy patrzą na to, że trzeba odzyskać swoje terytoria. I wtedy już będzie lepiej. A jeżeli zabraknie ludzi? Nie zabraknie. Poczekaj. Przed wojną oficjalnie było 40 milionów. Tak. mieszkańców. Ja coś czytałem teraz, że teraz być może 25 milionów zostało? Nie jest 25, a 30. No ale to jest dalej 25, a 30. Tak. Wiesz, no jakby... Ale wiesz, a tam masz ile? Sto kilkadziesiąt... No tylko, że tutaj walczy... Jakby tu dochodzimy do tego, przed jakim wyborem staje ukraińska armia, ukraińscy tragiczny. politycy. To jest tragiczny wybór na zasadzie istnienia w ogóle państwa. I widzisz, ja mam inną perspektywę, bo Ostatnie półtora roku spędziłem tam. I, I to na stałe, bo teraz trochę już zmienia mnie. Jakby teraz, już trochę tak dwa tygodnie tu, dwa tygodnie tu. Dlatego, koniec. Y, y, piszę tą książkę. dlatego Musiałem przerwać pracę z telewizją. Tak, no o, o tym, co tam tak. widziałem. Natomiast yy, chodzi, ale też jestem, tam będę znowu, nas, dalej tam będę. Tylko po prostu chodzi o to, żeby, no, że z czegoś musiałem zrezygnować. Nie da się napisać książki. Ty to wiesz najlepiej, nie da się napisać książki, jeszcze pracując codziennie w telewizji, robiąc pięć, sześć wejść yy, dziennie. I to tylko i wyłącznie dlatego przetrwałem pracę na telewizji. Natomiast yy, jakby klucz jest takie, że ja mam tą perspektywę i stamtą, i czytając o tym dużo, mam takie poczucie, że oni serio mają. Taki wybór ci politycy, też mówię o Zeleńskim, jego prezydencie Zeleńskim, jego otoczeniu i tych dowódcach, że albo walczymy, albo co robimy? No, jakby co, oddajemy kraj, wyjeżdżamy, co, jakby pakujemy wszyscy się, bierzemy walizki i ostatni gasi światło, no a Rosjanie sobie wchodzą. No wiesz, no jakby. No tak, ale chodzi mi o to, czy jest taka kalkulacja? Znaczy, że Ukraina ma ograniczoną w sensie skończony zbiór tak. jednostek tak, ma. ludzkich. Ma. I może walczyć tym co ma, tak. nie dostanie... Dlatego musi mobilizować, dlatego musi ściągać tych ludzi, dlatego to się pewnie w XXI wieku wydaje czymś yy, dla, dla nas, yy, czymś jakimś nie, niesprawiedliwym, że ktoś jest zabierany z przystanku, no ale w Rosji to się dzieje od początku. No ale tak niestety jest. Jeżeli ktoś ma obowiązek i się nie zgłosił do komisji, nie odebrał pawiestki, czyli po prostu tego wezwania, no to się mu dostarcza na ulicy, dostarcza się pod, pod punktami granicznymi. Teraz się wychodzą, wyszły te sprawy, wiedziano, że była korupcja, ale teraz w końcu za to ktoś wziął i są wysyłane wnioski o ekstradycję, żeby ci ludzie przyjeżdżali. No niestety. Tak to wygląda. A ile ile się dawało w łapy za uniknięcie? To różnie, zależy od obwodu, ale z tego co słyszałem, to tak, żeby odroczyć to 2000 dolarów. 8 tysięcy dolarów to już można było kupić, mówię w konkretnym obozie, nie będę mówił w którym, ale żeby wiesz, żeby już móc wyjechać na przykład nawet za granicę, że już trwała niezdolność do służby wojskowej. Ale wiem, że w największych miastach to sięgało powyżej 10 tysięcy dolarów, więc to bogatsi ludzie to kupowali. Jakby mówię wiesz, w perspektywie ukraińskiej, gdzie społeczeństwo jednak w takim całym, jakby całym obrazie jest Pewnie jest biedniejsze niż Polskie. Natomiast no tam jest to społeczne. Są najbogatsi, którzy są bardzo bogaci, i są ci biedniejsi. No więc też sporo osób takich biedniejszych trafia teraz, trafiało teraz na front, którzy nie mieli możliwości wyjechać. I to też jest tak, że te ta osoby, które potrzebują pomocy. No ja słyszę też często to, że tutaj przyjechali Ukraińcy, oni są bogaci. No tak, przyjechali, są bogaci. Fajnie, dla mnie spoko, płacą, za, pa, płacą w Polsce podatki. Jestem za, nie mam nic przeciwko, nie mam z tym problemu. Jakby. Te populistyczne hasła konfederacji do mnie nie trafiają, że teraz nagle wyrzucimy wszystkich. Ostatnio widziałem taki wpis, że wyrzucimy wszystkich Ukraińców, którzy pracują na budowach i będą tam pracowali Polacy za wyższe pieniądze. Ale mimo tego mieszkania będą tanie, tańsze niż są teraz. Wcale nie wzrosną ich ceny. Jakby no, to są już bajki z mchu i paproci, i naprawdę ktoś, kto, kto, kto w to wierzy, to no, niech się zastanowi dwa razy. Ale Chodzi mi po prostu o to już, idąc do brzegu, że wiesz, jest część Ukraińców bogatszych, która uciekła, ale jest też część ludzi, którzy naprawdę nie mają pieniędzy, żeby uciec. Nie mają możliwości. Państwo nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, jeśli o to chodzi. Państwo i jego struktury są skupione na wojnie. Działa policja, można dostać mandat, Zachód Ukrainy żyje względnie normalnie. Tak. Natomiast cała, cały, cały mechanizm państwa jest skupiony na tym, żeby jednak wojna została wygrana. Na to idzie olbrzymia część budżetu, który jest, przecież ekonomia siadła, połowa ekonomii ukraińskiej to jest to, jest to co było do wojny. Ta, w tej chwili jest połowa. Ale nie uważam, żeby był strach przed tym, że zabraknie ludzi. Do tego jeszcze daleko. Problem po prostu polega na tym, że Ukraińcy chcą dojść do swoich granic i jeżeli dojdą do granic, to wtedy mogą siadać do negocjacji. O negocjacji nie będą chcieli. Oni by chcieli, żeby to wtedy się zatrzymało na takim zamrożeniu tego konfliktu. Odzyskują swoje granice, no i to też stawia ich w zupełnie innej, in, w zupełnie innej sytuacji, bo co widzieliśmy na przykład pod Bakhmutem? Były straty ukraińskie, natomiast zasadniczo Rosjanie ponosili większe straty, bo oni atakowali. Teraz Ukraińcy są w tej tragicznej sytuacji, że oni mając, nie mając lotnictwa, mając no słabszą armię od Rosji no to jest oczywiste, no bo Rosja jest większym krajem i podobno była drugą armią świata do, do, yy, do tej wojny. Yy, mając mniejsze zasoby mobilizacyjne, mniejszy kraj, to oni atakują, żeby odzyskać swoje terytorium i też mają mniej sprzętu. No i przez to ponoszą straty, no ale jeżeli chcą odzyskać te swoje terytoria, no to muszą to zrobić. Taka jest, no bo mogą albo zatrzymać się w tej chwili, albo spróbować je odzyskać. Tylko oni też są przekonani o tym, że jeżeli się zatrzymają, to będzie zaraz wojna. Że to jest kwestia dwóch, trzech lat, i Rosja jest takim krajem, imperium musi się czymś żywić. Imperium musi atakować. To jest tak jak z imperium rzymskim było: dopóki ono prowadziło ekspansję, to trwało. Potem, jak przestało prowadzić ekspansję, to gospodarka jego nie pozwalała No to. Tutaj jest troszkę inaczej, ale chodzi o to, że cała ta myśl propagandowa, cała, cały etos Federacji Rosyjskiej jest skupiony na imperializmie. Rosja się nie zatrzyma. Może zmienić co najwyżej kierunek ekspansji, na co mam wrażenie liczą sojusznicy z Zachodu. Wspomnieliśmy o Rosji, chciałem się zapytać, bo często w polskich mediach czy w polskim internecie to ta armia rosyjska jest postrzegana, że rabiny na sznurkach powiedzmy mm -hmm. przysłowiowe. Z drugiej strony czytałem tak ostatnio parę takich relacji yy, o tym, jak na przykład Rosjanie przygotowali te swoje fortyfikacje przed ofensywą ukraińską. Że to wiesz, firmy budowlane, poważne, które zamiast stawiać wieżowce w Moskwie, tak. budowały tam po prostu takie zapory. Za pieniądze, dobra, tak, za kontrakty. Tak, y, Jak z perspektywy, żeby to odrzeć z romantycznej obudowy, to z tej perspektywy twojej, czyli jednak ukraińskiej, dziennikarskiej, y, jak wyglądają Rosjanie po półtora roku tej części wojny? Lepiej niż wyglądali na początku wojny. To jest po pierwsze, bo wyciągnęli wnioski, mają lepszych dowódców. Ta operacja obronna na Zaporożu i na południu Donbasu jest prowadzona. To jest najlepsza operacja pod względem dowodzenia ze strony Rosjan, jaką oni mieli w tej wojnie. Rosjanie się wznieśli na wyżyny swoich możliwości takich dowódczych, koordynacyjnych. Podczas gdy no, Ukraińcy tę operację prowadzili do tej pory momentami dyskusyjnie. Tam było. Eksperci i żołnierze, z którymi rozmawiałem, polscy oficerowie, wyżsi oficerowie, generałowie, mówili o błędach. E... Kilku. No, przede wszystkim chodziło o to, że zostały użyte oddziały, które właśnie były szkolone na zachodzie i nie miały doświadczenia. A poszły na, najgorsze, na najgorszy po prostu odcinek no i to już siłą rzeczy sprzęt nie zastąpi wyszkolenia żołnierza. To jest jedno. E, jeszcze nie doszliśmy do etapu robotów. E, drugie to, że e, kwestia rozdrobnienia ataków, ale tutaj rozumiem e, ukraińskich żołnierzy, bo słyszałem ich tłumaczenia, dlaczego oni atakowali w wielu miejscach, a nie w jednym miejscu. Dlatego, że Zachód nie patrzy na to, że nie ma przewagi powietrznej Ukraina. A przez to, że Rosjanie mają taką przewagę powietrzną, to są w stanie każde takie uderzenie przełamujące w jednym miejscu zdusić, zadając duże straty z użyciem lotnictwa. A kiedy jest rozproszone uderzenie, to nie mogą w jednym miejscu tego lotnictwa skoncentrować. No i y, kolejna rzecz, o której też y, mówiono, no to problemy takie decyzyjne, łącznościowe, koordynacyjne na miejscu. Ale to już takie szczegóły. Tu chodzi o ten problem. Y, no, bo mamy szczebel dywizji. Tak, żeby na krótko to jakoś szybko wytłumaczyć. W tych takich większych zgrupowaniach bojowych, tych związkach taktycznych, mamy brygadę, tam kilka tysięcy żołnierzy, potem dywizję, która się składa z kilku brygad w Polsce, I potem mamy armię, tak? Jeszcze korpus jeszcze. No ale chodzi o to, że Ukraińcy nie mają szczebla dywizyjnego. I przez to, że nie mieli szczebla dywizyjnego, no to musieli tworzyć takie specjalne sztaby, które zarządzają tymi brygadami i te brygady zgrupować w korpusy. Wcześniej walczył 9 korpus, teraz 10. Ale Siłą rzeczy, przez to, że nie było tego szczebla decyzyjnego, dopóki była obrona, to u Ukraińców działało, bo w obronie dawali więcej swobody decyzyjnej, no i przy obronie to jest łatwiejsze. Przy ataku musi być koordynacja i był problem z tą koordynacją. To tak na pokrótce, naprawdę bardzo prymitywnie, przepraszam, ale no, żeby Państwa nie zanudzać. Więc to były jakby te problemy. Wracając do Twojego pytania. Moja prababcia opowiadała mi, bo zawsze mówiła, że trzy wojny przeżyła. Jak ją pytałem, to opowiadała, jak to trzy, przecież były dwie. Ona mówiła, że jeszcze była trzecia, jak szła ta hołota bolszewicka, najgorsza co paliła, gwałciła, mordowała. I że oni mieli karabiny na sznurkach. No tak, ale z kolei mój dziadek mi opowiadał, że jak już w 1945 roku szli Rosjanie, to krzycząc za Stalina, ze supermorale, ze sprzętem, z katiuszami, z czołgami, wszystko jechało i normalnymi skarabinami i tak dalej. To, że ten żołnierz jest gdzieś ze wschodu i nie miał toalety i się dziwi, że, nie ma, że ktoś ma toaletę w domu i się z niego śmiejemy z, z tego powodu, to tak. On może być po prostu prymitywnym człowiekiem, bo jest biedny, nie ma się z czego śmiać. No, to jest po prostu Rosja, tak to działa. Ten człowiek tak samo skutecznie, jeżeli jest wyszkolony i ma odpowiedni sprzęt, będzie zabijał, a może i skuteczniej, bo on będzie przygotowany do gorszych warunków. On, jak przyszedłby do. Ja po prostu w ogóle. Widząc warunki, jakie są na froncie, zawsze sobie myślę, co by było, gdybyśmy nas, Polaków zwykłych, wzięli z korporacji, z mordoru, z nawet miasteczek i wsadzili do tych okopów. Ukraińcy są bardziej wytrzymali, mam wrażenie, i dlatego dają radę tam siedzieć. Moim zdaniem, my nie do końca w takiej wojnie, jak, taka, jak jest w tej chwili na Ukrainie, w tej wojnie pozycyjnej, sobie nie wyobrażam, bo, bo ja dostaję szału, jak jestem tam dłużej niż trzy dni, jak z nimi jadę na pozycję. Z racji na to, że nie można się umyć, że jest gorąco, że jesteś spocony, że śmierdzisz, że no takie zwykłe życie codzienne, które też jest trudne. Rosjanie przez to, że często są wcielani właśnie ludzie z buriacji, ludzie z, to jest dla nich możliwość awansu społecznego, oni inaczej na to patrzą. I to z jednej strony jest tak, że dla społeczeństwa tam trafiają ludzie, którzy nie są aż tak przydatni dla społeczeństwa. Ale z drugiej strony oni są bardzo przydatni do armii, dla armii. Armia rosyjska przechodzi przemianę. Ona ma gorszy sprzęt, ale lepszych żołnierzy. Ona ma go, jakby straciła bardzo dużo techniki i sprzętu, ale ma lepszych dowódców. Zachodzi tak zwana po prostu eugenika że żołnierze, którzy byli tylko i wyłącznie przez to, że byli sprytni, że dowódcy, że, że łapówki, że układy, oni siłą rzeczą odchodzą w niebyt, tak jak było w trakcie II wojny światowej. Że w pierwszym natarciu Niemcy zadali takie straty Rosjanom, że część żołnierzy popełniała samobójstwo, część została... Wtedy było trochę inaczej, wtedy oni popełniali samobójstwo, byli zabijani. Teraz są usuwani w cień, a wchodzą dowódcy młodsi, którzy razu sobie, którzy mają talent, bo do tego też trzeba mieć talent, proszę państwa. Nie bez powodu się pisze o sztuce wojny. Sun Tzu pisał. To też jest jakaś wiedza, to też jest jakieś wyczucie, to też jest i to widać po tym, że są żołnierze, dowódcy, którzy mają ten talent, a inni nie. I to się dzieje w Rosji. Plus wyciągają wnioski dowódcy rosyjscy na takiej zasadzie, że pojawiły się drony w olbrzymich ilościach z Chin. Większy niż mają Ukraińcy, bo Ukraińcy to dostają przez to, że kupują im tacy zwykli wolontariusze, jak choćby ja albo jak rozmawialiśmy, że też tutaj wspierałeś i, i, i trafia, jakby angażowałeś się w tą pomoc i to trafiało do, do żołnierzy ukraińskich, a z Rosji to przychodzi od górnie, od ministerstwa. A powiedz, a yy, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o wykorzystanie kobiet? W armii ukraińskiej mówię od początku, yy, yy, bo, yy, nie chodzi mi nawet już o perspektywę 14, uh -huh. ale od lutego 22. Wiesz co, są kobiety w armii, ale jednak dalej ostatnio miałem taką rozmowę właśnie z koleżanką Ukrainką, potem też z sanitariuszką, że no jednak niestety, ale yy, zdarzają się kobiety snajperki, ale to są pojedyncze jakby przypadki. Jednak co do zasady, to są oficerki prasowe, to są osoby zajmujące się administracją, logistyką. Wiesz, ale cała ta elektronika, operatorzy dronów, no bo to tu nie. To trzyma... też się zdarza. To też się nie. zdarza, natomiast nie ma tego aż tak, jakby. Nie tak jak w armii amerykańskiej. Nie, nie. To się, to, to się dzieje. I są, ale jednak raczej, no to też niestety wymaga siły fizycznej. No tutaj się nie da, jakby, jasne, jakby ja uważam, że wszystko jest w stanie kobieta zrobić tak samo dobrze jak mężczyzna. Natomiast niestety też wytrzymałościowo, no czasami jednak, wiesz, to też wydaje mi się, że armia ukraińska też musi patrzeć na takie rzeczy, żeby nie dochodziło do jakichś problemów, bo to, to jest też kwestia tego, że jak ktoś siedzi dwa tygodnie w okopie, same, sami faceci, to od, od to pierdala. lepiej działa, odpierdala, dlatego bardzo o to dbają Ukraińcy, żeby nie dochodziło, żeby broń Boże nie doszło do jakiejś sytuacji. Oni się star starają naprawdę trzymać te standardy zachodnie, wiesz, I, i oni zmienili myślenie, mam wrażenie, że oni zmieniają myślenie na ten zachodni tryb. Ja mówię tutaj o armii, bo ta armia, moim zdaniem po wojnie, ona będzie kluczowa. Ci ludzie z armii wychodzący to tak jak było po II wojnie światowej, ja. Eisenhower był Co z nim był generałem, ja. ale chodzi o to, że dowództwo będzie stanowiło Elitę, polityczną, Elitę kraju. polityczną kraju. A to skoro mówimy o tej elicie politycznej kraju, a jak z perspektywy wewnątrz ukraińskiej wygląda pozycja y, Złoęckiego? Jest, jest ogólnoświatową ikoną, y, ale jak to wygląda wewnątrz kraju? W kategorii zwykłego y, człowieka, też, takiego zwykłego cywila, też. Jeżeli, Zaleńs y, jeżeli prezydent Złoęcki ma gdzieś y, przeciwników, to zdarzają się konkretne brygady, konkretni żołnierze, którzy mają do niego jakieś ale. Ale to wynika po prostu z sympatii polity, politycznych. Natomiast y, wydaje mi się, że dopóki jest jedność, dopóki nie ma jakiegoś na przykład konfliktu takiego oficjalnego między prezydentem a dowódcą, jakby szefem sztabu generalnego, generałem założnym, bo on jest chyba taką osobą najbardziej popularną dalej w Ukrainie. To jest jedyna osoba, która może się równać z popularnością w Ukrainie, z prezydentem. No to jeszcze jest Budanow, Kiryło Budanow, szef wywiadu wojskowego. No to dopóki tak jest, y, dopóty prezydent ma potężne poparcie społeczne, No myślę, że w granicach 80-90%. A więc, a jak e, wspomniałeś, że na przykład zachód Ukrainy funkcjonuje w miarę normalnie, chciałem się spytać o tą taką, a propos tego zmęczenia, e, jak wyglądają różnice między na przykład, nie wiem, Lwów, Charków, Kijów, czy, czy jakieś miasta bliżej, bliżej linii, tam gdzieś faktycznie coś dzieje frontu, jak, jak wygląda takie? To powiedzmy sobie w że w Lwowie i w Kijowie ja mam takie poczucie, że jestem jak w Warszawie. Nie ma żadnej różnicy. Jak ja sobie siedzę i tam piszę książkę, to chcę tam być, żeby na bieżąco coś ewentualnie zweryfikować, gdyby trzeba było, wiesz, no po prostu jakieś informacje medialne na social mediach, czy, czy napisać jakiś tekst dla Newsweeka, czy, czy coś takiego, to szybko stamtąd możesz wyjechać, bo nie przychodzisz polskiej granicy, wiesz, po prostu jesteś, ale mam takie poczucie, że w Lwowie bliżej miastu Lwów i życiu w Lwowie do Warszawy niż do, nie wiem, do Charkowa. Do Charków już jest tam już się toczy względnie normalne życie, ale jest jednak to zagrożenie, że zdarza się, że wjedziesz i wybuchy w nocy, nie? I jest tak blisko granicy, że tutaj nie ma możliwości przeciwdziałania temu. Ten, ta rakieta jest czysta, spadnie. Czy tego chcesz, czy nie? Obrona przeciwlotnicza zadziała, ale coś się przebije. Karków jest bardzo blisko granicy rosyjskiej, to jest 40 km, i to wynika, proszę Państwa, z tego wynika ten problem, że się, no, że trudno tutaj jakąś obronę przeciwlotniczą, której Ukraińcy też mają za mało. Natomiast Donbas, Zaporoże, obwód Zaporowski, obwód Hersoński cały i Chersoń, no to tego się nie da porównać z życiem w Kijowie, czy w Lwowie. To jest tak to, to właśnie, tam jest wojna, w, na, w tych obwodach przyprądowych, a tam jest życie. A to napięcie jakiś takich mieszkańców tam, nie wiem, Zaporoża, okręgu Hersońskiego że, wiesz, że, że na nas bomby spadają, a tam w Kijowie imprezują. Znaczy, wiesz, upraszczam, ale wiesz, o co chodzi. Cywile wydaje mi się, że tak tego nie odczuwają, bo oni jednak mają możliwość wyjazdu, tylko nie chcą, nie chcą zostawiać swoich domów. Natomiast jed... żołnierze dzielą się na dwa typy. Jedni mówią, dobrze, bo ekonomia, bo muszą ludzie żyć, bo można tam wrócić i poczuć, że jest jakieś życie, a inni mają żal, że tam się toczy życie, a że część ludzi nie wspiera. No tylko to jest znów to pytanie, jakby nie każdy będzie wspierał. Ja też mam takie poczucie, że, proszę państwa, nie chcemy wspierać, to nie wspierajmy. Ja rozumiem, że ludzie są zmęczeni. Natomiast tu chodzi o interes. Jakby o nasz interes, czy nam nie jest dobrze, że ta wojna się toczy tam, a nie mamy jakiegoś zagrożenia tutaj przy granicy. Bo ja nie mówię, że, ona by, że byłaby taka wojna jak w Ukrainie, ale może by było to, co się dzieje od strony to, co stara się robić Białoruś. Bo teraz nie oceniam, nie mówię teraz o tym, jak rząd Polski sobie z tym radzi, bo też mam swoje zdanie na ten temat i ono nie jest pozytywne. Natomiast Czego? dlaczego? No, ja jednak jestem ze szkoły prawa karnego w Krakowie, wiesz, i uważam, że y, rzucanie ludzi za płoty to nie jest rozwiązanie. Że można ich deportować, ale trzeba ich no, zabijanie ludzi, to nie jest ok. I to jest mój prywatny pogląd. Ja go nie prezentuję w mediach, bo się zajmuję czymś innym. Y, natomiast jeżeli mnie pytasz moralnie, ja uważam, że to nie jest w porządku. I że można by było znaleźć jakieś rozwiązanie. Że owszem, budowanie płotu, okej, okay, w porządku, ale jeżeli już ktoś jest na terenie Polski i jeżeli to jest kobieta, dziecko, tym bardziej, jest wycieńczony, no to Jezu, jesteśmy ludźmi. No, jakby ja jestem chrześcijaninem, katolikiem, choć mam dużo do jakby Pewnie wiele osób mnie uznało za takiego dziwnego katolika, bo mam też swoje zdanie na temat polskiego kościoła. Nie jest ono zbyt dobre. Dobra, się dzisiaj nie zajmuję. Tak, nie zajmujmy się, no, ale to wiesz, kliki ci się będą zgadzać, jak tam powiem niedobre rzeczy, mm, a raczej właśnie niedobre bym powiedział. No ale dobra. Klucz jest takie, że wiesz, tu bardziej mówię o, o Białorusi, o tym, że to jest akcja Łukaszenki i Rosji, i wykorzystywani są do tego ci imigranci. I tutaj się całkowicie zgadzam, też z prawicowymi publicystami. Natomiast no, trzeba się zastanowić, co z tym zrobić i jak to rozwiązać, ale też nie możemy tego robić w taki sposób, że nielegalnie będziemy wyrzucać na druty kobiety i dzieci. To nie jest ok. I tutaj jest jakby moje, możecie mnie za to hejtować, wyzywać, atakować. To nie jest ok. Widziałem yy, po prostu cierpiące dzieci i kobiety wyciągane spod gruzów. Widziałem wycieńczone takie osoby żyjące w stresie, w strachu w Ukrainie i nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest Ukraińiec z Białorusi, Afgańczyk. Nie ma. Eee, no, A powiedz mi, jak wielu i w jakich rolach jest Polaków w Ukrainie w tej chwili? Nie wiem jak wielu. Nie chodzi mi o liczbę, ale wiesz, chodzi mi o jakąś skalę, no bo yy, rozumiem, że od, od no dziennikarzy już mówiliśmy, ale od yy, pracowników organizacji pozarządowych czy takich no szlachetnych świrów, którzy jeżdżą na tak. własną rękę, po, 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 po jak rozumiem, jakąś liczbę walczących albo przynajmniej bezpośrednio liczba walczących to są śmieszne rzeczy. To są palce dwóch rąk plus no, kilkudziesięciu, tak, tak? Kilkudziesięciu, ale to nigdy nie było tak, żeby to było kilkuset. A, a powiedzmy sobie, że na przykład Ministerstwo Obrony publikuje raporty zgonów i co miesięcznym pisze, że tam kilku, kilkuset Polaków zginęło, e, tysiąc Amerykanów, nie? Rosjanach. Rosjanie publikują, że w Ukrainie zginęli tylu i tylu Ukraińców, a dodatkowo tylu Polaków i tylu tych. Nie, to było kilkudziesięciu żołnierzy, którzy tam walczyli i walczą. Teraz wydaje mi się, że mniej niż było. E, tylko, że teraz Częściowo są zgrupowani w jednej jednostce. To jest kilku medyków, nie tylko od Damiana Dudy, ale też niektórzy na własną rękę, którzy tam są i nie chcą za dużo mówić. Na przykład, nie wiem, no, robiłem ostatnio rozmowę, nie chcę pokazywać twarzy chłopaka, tam jest cały czas i zawsze, jak tam jeździłem do Bachmu, to, to wiedziałem, że on tam działa. Więc jest takim totalnie himenem, cyborgiem, który cały czas tam pomaga. Jest z Ukraińcami na miejscu. Dla niego nie ma znaczenia kwestia narodowości. On jest Polakiem, czuje się Polakiem, ale chodzi o to, że wiesz, że on czuje, że ta wojna to jest coś więcej niż tylko kwestie narodowościowe, dobra ze złem. Mm, I takich jest trochę. Natomiast najważniejsze, moim zdaniem, zaangażowanie, jakie jest w Ukrainie, ze strony Polski, to jest to zaangażowanie, o którym się mało mówi. Ty powiedziałeś: szlachetnych szwirów. Ja powiem: szlachetnych, niezwykłych pomagaczy, którzy tam są. I tak jak w skali ilości tych dziennikarzy, to tam jest. Bardzo wielu Amerykanów, Anglosasów ogólnie, Brytyjczyków, e, sporo Niemców, e, Francuzów, Dużo e, Włochów i tak dalej, europejskich dziennikarzy, a Polaków jest mało, moim zdaniem. No to tak, tak ta skala, jeśli chodzi o wolontariuszy, że uh -huh. tam pomagają, jest totalnie odwrotna. Jest ich najwięcej Polaków, najwięcej jeździ zwykłych ludzi, którzy pakują busa, gdzieś robią jakąś zbiórkę, gdzie już nikt im nie płaci na te zbiórki teraz, bo już ta wojna się przejadła, bo ludzie też widzą Ukraińców tutaj w Polsce. Nic dziwnego, że. Że, że po prostu jakoś im nie są w stanie sobie tego skojarzyć, że, że wiesz, że tam wojna, a tutaj ktoś sobie normalnie żyje. No, ale tak to wygląda: ktoś uciekł od wojny, więc tak żyje, ale ta wojna dalej trwa. Dalej ci ludzie tam giną. i i są tacy ludzie, i oni cały czas jeżdżą, i szapoba dla nich szacunek. Ja z nim mam kontakt, widuję się z nimi na miejscu, mijam. Masz... Ciągle ktoś do mnie pisze, że jest w kramatorsku. Minęliśmy się, panie Mateuszu, może byśmy się spotkali, zbyli piątkę. Ostatnio w Kijowie spotkałem takiego chłopaka bardzo fajnego, i chwilę gadaliśmy. Nie wiem, czy chcesz, żebym mu udostępniał imię i nazwisko, więc nie będę mówił, ale on będzie wiedział, jeżeli obejrzy. I cały czas trafiam do takich ludzi, i to jest szacunek dla nich bardzo duży. A masz pojęcie, ilu Polaków zginęło? Kilkunastu. Kilkunastu? Jeśli chodzi o żołnierzy, to tak, kilkunastu. Nawet nie tyle, że mam pojęcie, na ci... No nie będziemy wymieniać, bo nie każdy chciał, ale zarzuciłem pisanie tekstu, bo nie wiem, czy każda rodzina by chciała, żeby pisać, bo miałem taki pomysł, żeby wymienić każdego, ale my wiemy o każdym. To się niesie medialnie. A, a kogo możesz wymienić? Mogę wymienić Michała, który był, yy, który był dowódcą wcześniej tutaj w Polsce kompanii, był oficerem i porzucił to, żeby tam walczyć i walczył prawie rok. I zginął, miał wrócić po roku. Chciał później szkolić Ukraińców, ale zginął na wiosnę. Mogę wymienić. Gdzie zginął? Zginął w Naswatowie, czyli południowy Donbas. To w ogóle bardzo ciekawa postać, bo tych trzech Polaków, którzy zginęło z tego jednego oddziału, Michał był jego dowódcą. nazwiska Putin, możemy, czy. Nie wiem, wiesz? Nie musiałbym to... zapytać rodzinę. Jasne, to nie mu eee, To było, w sumie to było opublikowane. Michał Pawiński, porucznik w Polsce, a tam był. Tam był dowódcą Plutonu tylko, ale mm, Michał no, był moim kolegą dobrym i dużo korespondowaliśmy, rozmawialiśmy się, gdzieś byliśmy na obiedzie, planowaliśmy wywiad. Mm, I Michał był taką osobą, którą uważam teraz z perspektywy za bohatera. Wtedy też już go uważałem za bohatera, bo to był gość taki bardzo prawy i on tam był z tych też y, pobudek ideologicznych. No i nie wiem, no, on dowodził oddziałem, który walczył na przykład z Alfą, czyli ze specnazem rosyjskim i utrzymali pozycję. Wtedy zginęło dwóch Polaków w grudniu. Za to dostał Order. Wszyscy Polacy dostali Order. Wtedy zginął Janusz i Krzysztof. Krzysiek Ty Janusz Szerometa, to wiem, bo to było opublikowane. Oni zginęli, oni byli pod jego dowództwem wtedy. A Michał zginął kilka miesięcy później. Co ci mam powiedzieć? No było jeszcze kilku, wielu tam żołnierzy, którzy. Mówię kilkunastu żołnierzy, którzy zginęli. Ich znałem osobiście dobrze, to mogę o nich mówić. Michała najlepiej znałem. No i, i to, to na pewno nie byli goście, którzy tam pojechali dla pieniędzy, bo to by było śmieszne, za, za, ta wypłata żołdu ukraińskiego to nie jest, proszę państwa, to nie są kokosy i, no i tam pojechali z jakiejś po prostu po, po, po trzepi, potrzeby ideologicznej, I dlatego tam walczyli. I mówię, i walczyli mężnie, dzielnie i zginęli za to. Słuchaj, za każdym razem, kiedy się spotykamy, to oczywiście kończę pytaniem, którego pewnie nie cierpić, bo cię wszyscy o to pytają, ale i, i co dalej? No wiesz co, nie wiem o co teraz pytasz. Jeżeli pytasz o sprawę osobiste, to nie, mogę nie, powiedzieć. Nie, nie. nie, nie, nie. Jak? I pytasz o wojnę. Co dalej z wojną? Nie wiem. Ja, ja jestem tylko dziennikarzem, wiesz. Ja jestem tam tylko na miejscu i to relacjonuję. No wydaje mi się, że to jeszcze potrwa. Mam taką cichą nadzieję, że to potrwa jeszcze rok, a nie dwa, trzy lata. Ukraińcy są gotowi na to, żeby to trwało trzy lata. To jest gdzieś w tle, bo rozmawiałem z politykami, z ludźmi, którzy też w Wierchownej Radzie pracują, z żołnierzami, z azowcami, yy, że jeżeli to będzie trwało 4 lata, będziemy walczyć. Nie wszyscy. Część społeczeństwa będzie na pewno chciało za jakiś czas, żeby to się skończyło. Idzie zima. Rosjanie znów będą strzelać po elektrowniach, znowu nie będzie prądu, znowu nie będzie wody. Będą atakować ludność cywilną, bo ciągle to robią. Więc pewnie społeczeństwo będzie zmęczone, ale mam takie poczucie, że kierownictwo polityczne wie, o co toczy się gra i będzie walczyło, dopóki nie uzyska jakiegoś konkretnego. W tej chwili nie ma rozwiązania. Rozumiesz, to jest też ten problem, że łatwo się mówi o czymś, kiedy masz jakąś perspektywę. Też wydaje mi się, że ta, ta wojna była łatwiejsza do zrozumienia dla zwykłego człowieka, kiedy było takie, o, bronią Kijowa, aha, obronili Kijów, dobra, to teraz wa walki w Donbasie, jak obronią Donbas, to koniec, nie, to nie tak działa, w sensie, teraz już się skończyła perspektywa. Teraz jest perspektywa wyzwalania tych terytoriów i powiedzieliśmy państwu, dlaczego jest taki problem, że po prostu, no, Dawid walczy z Goliatem, i musi jeszcze atakować i ponosi dlatego duże straty. Na tym to polega. Ja, moim zdaniem, no, chciałbym, żeby wojna się skończyła wtedy, kiedy Ukraińcy odzyskają swoje terytoria. Nie wiem, czy im się uda Krym odzyskać, nie wiem, czy im się uda Donbas odzyskać. Wierzę natomiast w to, że im się uda odzyskać na pewno te terytoria, które stracili do 24 lutego. Jeżeli będzie większa pomoc, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z innych krajów, no to wtedy jest szansa na odzyskanie. Krymu i Donbasu, ale Rosja, to już nie jest Rosja sprzed roku. Rosja całą swoją gospodarkę nastawiła na tę wojnę. Rosja wcale nie jest słabsza. Te sankcje przynoszą efekty, ale nie takie, jak byśmy chcieli. A po drugiej stronie mamy Ukrainę, która siłą rzeczy będzie słabła, no bo ekonomicznie jest słabsza, ale armię ma coraz silniejszą też. To nie jest tak, że teraz Ukraińcy łapią ludzi na przystankach, bo nie mają jakby kogo wcielać. Oni łapią, bo prawnie oni powinni. Być wcieleni do armii. Natomiast Ukraińcy też się mobilizują. Powstają nowe brygady. Dociera sprzęt z Niemiec, choćby mówię o leopardach tych starszych, zaczął docierać. Za mało, mniej niż mówiono, ale dociera. I będą powstawały nowe oddziały. Więc to nie jest tak, że tutaj nagle się sypnie armia ukraińska. Natomiast wydaje mi się, że warto się czasami zastanowić, co by było, gdyby się posypała. Gdyby tej armii ukraińskiej nie było. Co by było? Bo ta Rosja jest bardzo daleko w tej chwili dla nas, w naszej optyce, w głowie. Ale nie jest tak daleko. Dupie, no. Tak. Bylibyśmy w ciemnej dupie. Nasze pro pro problemy nie polegałyby na tym, że y, kto wygra wybory, tylko nasze problemy polegałyby na tym, y, że jest zagrożenie, że ktoś coś zrobi, jakąś prowokację. Nie mówię, że zacznie wojnę, bo jesteśmy w NATO, ale ktoś zginie, że jest po prostu realne zagrożenie. A pamiętajmy też, że jest jeszcze też, może się zmienić polityka. Może się. Zmienić politykę choćby największego naszego sojusznika, Stanów Zjednoczonych. Rosja na to czeka, na wybory. Dużo się o tym mówi w polityce, że Rosja czeka na wybory w Stanach Zjednoczonych. Bo może się okazać, że ktoś przestanie wspierać Ukrainę. No to są. Wie... Dzięki Mateusz. Mateusz ja Lachowski dziękuję. był waszym moim gościem w Melinie w Esce Rok. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego. Melina w Esce